Historia z tą grą jest ciekawa. Kolega mnie namówił do tego, żebyśmy w to razem pograli. Bo stwierdził, że jest tak straszna, że on sam w to nie chce grać. I stwierdził, że na samym tutorialu miał ochotę zwymiotować. Więc co jest lepszego od tego, by spróbować tą grę? By sobie ją włączyć na słuchawkach, jak to zalecali, i by to zagrać w nocy. Więc plan jest taki, że ja zaliczę tutorial sam, a potem będziemy grali w dwójkę. Zobaczymy, niby takie połączenie Red Dead Redemption z Resident Evil. Ogólnie nie lubię horrorystycznych gier, ale zobaczymy, o co tutaj chodzi. Jestem ciekaw, reklamę zrobię dobrą. Zobaczymy, czy mi będzie chciało się wymiotować po tutorialu. Dobra, startujemy. Dobra. No, na pierwszy rzut oka wygląda spoko. Hold E. Grafika wygląda ciekawie. No więc powtórzę się raz. Kumpel mówił, że gra jest tak straszna, że on sam nie chce grać, więc postanowiliśmy zagrać razem. Ale mówił, żeby najpierw zrobił sobie tutorial i że sam tutorial jest tak straszny, że on miał ochotę zwymiotować. Okej. Mogę się zlutować? Nie, dobra. Zobaczmy. Tu performer. Ja ogólnie nie lubię tematu zombie. Ten temat mi się przejadł strasznie. Tak samo jak truskawki, które jadłem kurwa całe życie. No ale ponieważ ostatnio wciągnęło mnie strasznie granie w Red Dead Redemption, proszę bardzo, most wygląda jak w Redzie, stwierdziłem, że czemu nie, spróbujemy. Na razie. Zombie kury? Nie. No ale czekajcie, przecież mogę. Niby na pierwszej misji, czy na pierwszym tutorialu walczyć z jakimś wielkim, strasznym pająkiem. Kurwa, nienawidzę zombiaków, no. Czy to jest moja first clue? Aha, czyli tutaj musimy... Młot jest zacny. Jestem tu.
A co, nie mogę przejść? Koniec żyje, trzeba go zabić. Oj. Biedny konik. Kurwa, te wrony mnie wystraszyły. To chyba rzeczywiście jest coś na rzeczy. Tab. Czy tędy drogą do... Okej, okay, złym miejscem. Okej, dobra, to mnie wystraszyło. Mam kurwa ciarki. Dobra, trochę się wystraszyłem, nie powiem, że nie. Spiedlamy stąd. O! Piękny młotek. Obrażenie dobre. O, jest! Trzeba dobrze wymierzyć tym młotem, żeby przypierdolić. Okej. Okay. Może z góry coś zobaczymy. Znalazłem. Szwale. Gdzie on jest? Dobra, udało mi się. Mój kolega musi być dość strachliwy, skoro tego się bał. Muszę mu napisać, że pokonałem Butchera. Czy ja mogę teraz jakiś loot zrobić? Extraction point. Z 8 lat czytałem książki, na przykład, czy tam mają 8-9 lat czytałem książki o życiu po życiu. Życie przed życiem, Grahama Mastertona horrory i wiesz, i po prostu wszystkie horrory filmy wciągałem, rysowałem jakieś czaszki. Kurwa, ja się ziom nienawidzę bać, to jest bez kitu. Znaczy ja doceniam, jak giera jest dobra i wywołuje emocje. Ja tak miałem z Last of Us drugim, nie? Aha. No, ty przyszedłeś drugiego Lasta? Jeszcze nie, czekam aż się cena obniży. No, to jest, ale to warto jest tej ceny, kupię, to jest... Fakt, uwielbiam Last of Us. Pierwsza część była mega. I powiem ci, że grałem teraz ten tutorial, właśnie mówiłem
tak się nastawiłem na coś ostrego, ale nie było takie coś ostre, ale co mnie... Nie, tylko to jest taki, wiesz, to, cały ten klimat tego zaszczucia jest taki, no. Wiesz, totalne, kurwa, śmierć, gówno, nie? Co mnie wkurwiało, to te pierdolone kruki, bo one jak się zrywają, to mają taki ala krzyk zmieszany z krukami, więc za każdym razem jak się gdzieś kruki zrywały, to się to podskakiwałem, nie? To nie powiem, że nie. Aż miałem ciarki, wiesz, takie klisze, że wiesz, wchodzisz do krematorium, szukam w krematorium tego śladu. Mi to wystarczy, mi to wystarczy. No jeszcze się nie pojawiłeś. Czekaj. Czemu ja jestem w ogóle kobietą? Modify Hunter, czemu cię coś spłacić? Może tylko to jest to pamięta szkolenie, tak? Ile, bo ja miałem jeszcze ten widok, bo tam szkolenie ma 3 poziomy. O. Dobra, o, jesteś. Teraz się będę. Super. Teraz to jestem? Jesteś tutaj, Kivlofia, okej. Okay. Teraz spróbuję, kurde, bo mam, nie wiem czemu. Teraz tam, tryby gry, hunt, jakieś poszukiwanie łupów. Wziąłem bounty hunt, wiesz. Tylko teraz, kurwa, dlaczego ja nie chcę być babą, ale jestem babą w tej grze, nie wiem jak to zmienić. Bo chyba po tym wybrałeś babę do tego treningu, coś takiego tam było, że zostawiasz to. Aż chuj, dobra. Mówię, czekaj, dostępni łowcy, kurwa. Equipment. Jak się zmienia tamte, dobra, tutaj włącz. O, jestem, dobra, widzę cię teraz. Ja ciebie też widzę. Też jesteś babą. Czemu jestem, kurwa, Karolina Knasz? Co? A ja jestem... Ej, jestem Samantha Homburger. Tu jest rekrutuj łowcę, na górze masz. Udostępnij łowcę, rekrutuj. O, ja pierdolę. Gdzie? Jak w Red Deadzie. Ty masz na górze, nie masz tego? Ja lobby. Lobby, no, progres. No i po prawej progres i dalej masz trzecie. A, recruitment, okej. Okay. Tutaj. Dobra. A kogo tam bierzesz? Nie wiem, właśnie. Keegan Corbin fajnie wygląda. Robina McFarlane. Ocalałe dusze, legendarni łowcy. Aha, ty, nie, poczekaj, bo to trzeba kupić, ja mam 4000 tych czaszek, czyli mogę jakieś wciągnąć. 4000? Skąd masz 4000? Ja mam 650. Nie wiem, hunty dolar, mam 4000, nie wiem skąd. A, ale to są te, po prostu wygląd, dobra, to są ci legendarni. Przejdź do sklepu. Otrzymują losowe zestawy pasków życia, czy losowe zdolności. Kurwa, ja sobie najpierw wezmę jakiegoś klasyka, bo... Free shuffle. Za darmo. Co to są te paski? Chuj, właśnie wie o co chodzi, ale wiesz co, nie wiem. To jest jakiś... Jaką bierzesz broń? Wiesz co? Czekaj, ja się próbuję ogarnąć właśnie, bo nie wiem, czy ja mogę zmienić broń. Mam tu jakiegoś czarnucha, nazywa się Joseph McDonald, może on? A ten ma konia? Co to jest? Receive Angelic Tool. Nie wiem, ty. Sheriff Brewer, bo ja tu mam, masz tych Legendary i tam sobie możesz ich kupić za to, nie? A, Legendary Hunters, dobra, okej. Okay. Kurwa, jest jakiś typ w ogrodniczkach i w kapeluszu, dobra. Jeden gościu wygląda jak rzeźnik, ale Karkas Gunrunner, to będzie mój gościu. Jaki pierdolon, dobra, biorę go. No jak to? Ja zwykle, ja coś odjebię i wezmę takiego wiśniaka. A nie, te Legendary są za takie, te mieczyki, te krzyże, ja mam 4. Tak, ja mam... Ile masz? Ja mam 400, ale za 500, kurwa. A ja mam 650, ale kurwa, nie wiem skąd. $100. Krwawica to się nazywa. Jak to się nazywa po angielsku? Blood Bonds. Blood Bonds. Dobra, więc to chyba wezmę jakiegoś free na razie. Ja wezmę też tego free i tam mam tak. Pierwszy ma parę rewolwerów, drugi ma, kurwa, tego, obrzym. Trzeci, co to jest Compact Striker? Co to jest? Springfield Compact Striker, no. Springfield coś tam. Aha, dobra, wiesz co, ja wezmę tego chyba Buvo Joubert, tego Francuza. Ale ja mam inne nazwy, ale jaki masz ten equipment, który tu masz? Okej, ja tak, mam Springfield 1866. Potem... Dobra, ty masz tego. Naga. Dobra, to wiem, no. Dobra, to ja biorę co? Biorę tego, tak? W takim razie. A ja się zastanawiam, czy wziąć gościa z obrzynem. Chociaż wiesz co, jest gościu, sorry, nazywa się... ma dwa naganty. Nagant, jeden silencer per. No to ten pierwszy, no, wiem który, no. To może go wezmę w takiej kamizelce. Tak. Castet ma. Jest. Dobra, wezmę go. Już go wynająłem, okej, jest. Dobra.
Starski rewolwer. Ty, to ja biorę tego, kurwa, klasycznie z obrzynem. Dobra, okej. To co, biorę rady, tak? Próbujemy grać? Ile, bo to są jakieś... Ja pierdolę, to się coś blokowuje. Bo tego nie mamy jeszcze w ogóle, wszystkie blokowane. Karolina Knaszko, to jest twoje, to jesteś ty? Wybrałeś? Nie, ja mam Killian... Aha, nie, to ja mam do wyboru, mam dwóch. Brines. Ja mam właśnie tą Samantę Homburger, albo Killian Brines, ale... To było health, on ma health. Te czerwone paski, no to jest zdrowie, ja mam więcej. Jest czekaj, luneta, apteczka, można kupić jeszcze latarkę elektryczną, nóż. Uwa, no nóż się przyda zawsze. A equipment, to jeszcze go w coś go... Czekaj, jest jakiś shotgun? Uwa, siekierę muszę kupić też. Ty fajnie, bo tu jest chyba ten Winfield i na tym filmiku, co wysłałeś z YouTube'a, ten dziadek właśnie go pokazał, jak od boku ładował i właśnie go miałem, i animacja była taka sama właśnie do ładowania, jak ten gość pokazywałeś. Aha. Jednorazówki narzędzia też kupić. Aha, ty tu masz siekierka, Combat Axe jest. Niestety luneta jest na co? Baj. Bierzemy 4.30 tego. Buy, okej. Okay. Upgrades. Czyli to po prostu, to polega na tym, że razem chodzimy i polujemy sobie, tak? Taka jednorazówki, to są jakieś zastrzyki zdrowia, to sobie wezmę razy dwa. Jak się zareagujesz do tego krajteka, gdy założysz tak to? Dostajesz 5000 tych dolców pierwszych. Jak się zaloguję do czego? Do tego Xboxa? Crytek. Nie, Crytek to co masz na początku. Ta firma to robiła. A, okej. Okay. To się muszę zalogować w takim razie, no. Oni tam na początku dali informację, że współpracują z graczami cały czas, że po prostu, wiesz, słuchają opinii i tak dalej. Zobaczymy. Na razie graficznie im się podoba. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Nie, no, to jest Crytek, nie? To nie ja. To wiedzę. Dobra, no ja mam swojego zioma, powiedzmy, gotowego już. Okej, okay, dobra, to sobie to lecimy, w takim razie próbujemy. Kurwa, Europa, Rosja. Aha, dobra. Gotowy. Co, odliczę coś? Nie, mam coś lecić. Jest matchmaking, okej. Okay. Ale przeczułem jajuszko. Jak? Jajuszko przeczułem. Tak jak będę wrzeszczał, albo coś tam, co... To normalne. Nie, tak ja się nie mogę drzeć, bo jest syn za ścianą śpi, ale ten... Ja też nie, ja kiedyś grałem w Bioshocka pierwszego. Moja spała z boku i miałem, kurwa, miejsce, jak mi wyskoczył do testa, to rzuciłem mnie słuchawkami ze strachu. I się obudziła. Stary, nie no, ja wiesz, ja to cmentarze uwielbiam stare w nocy, tam wiesz, nawet wszystkich świętych chodzi po cmentarze, takie klimaty, wiesz. No, taki... Beksiński, kurde, z Lidz. A, no, Beksiński to, wiesz, to... Uwielbiam Beksińskiego. No to tak moje klimaty takie, nie? A, czaj. Też się boję, ale jakoś tak w tym strachu jest coś takiego podniecającego. Ja w ogóle jakieś kocham motywy śmierci w sztuce, w jakichś tam książkach, w arcie takim, wiesz. Sam właśnie bardzo często przez całe życie zagówniarzem, jak dużo rysowałem, bo ja tam dużo rysuję, to zawsze jakieś rysowałem jakieś czachy, jakieś, nie wiem, demony, potwory, jakieś motywy śmierci, takie pierdoły, nie? Zresztą sam mam jedną rękę wydzieloną w samych czaszkach, także no, jestem pierdolnięty ogólnie, jeśli chodzi o to. Na przykład... Dobrze, że jesteś ze mną dzisiaj. Ja kupiłem tę grę, kurwa, w październiku, ją odpaliłem tydzień temu pierwszy raz. Aha. Leżało mnie, pierdolę, nie wiem, co tego, nie? Na przykład jak... To jest podejrzewam, że psycholog tu miałby ze mną dużo do porozmawiania, tylko że ja potrafię grać bardzo inteligentnego i elokwentnego faceta, ale jak byłem na służbie na przykład, to nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu będę miał pierwszego trupa gdzieś na akcji, wiesz co chodzi, na jakiś ten... I jak chłopaki chcieli mnie wkurwić i jak miałem urlop, na przykład dzwonią i mówią: Tuko, zgadnij co, gdzie jesteśmy? No nie wiem, gdzieś tam na jakiejś akcji, no zgadnij co mamy, kogo? Trupka, pan nie ma głowy. Ja mówię, ej kurwa, kiedy ja będę miał mojego trupa? Ale to nie, to z takimi rzeczami to sobie umiem poradzić, bo to jest po prostu życie, kurwa, nie? No. Typu jakieś tam, kiedyś psa ratowałem, co miało jakieś
dziurę normalnie miał, bo się okazało, że ktoś mu założył nożem. Ja i tak, mój brat był kurwa zielony na przykład w tym, nie? A ja wiesz, no trzeba to trzeba, trudno, nie? Na tym to się zmienia, jak masz dzieci. Masz dzieci, to ci jest niestraszne, ani żygi, ani kurwa krew, ani nic, nie? Tak, tak, ale... Tak. Ale na przykład zawsze byłem twardy, uważałem i tak dalej, tylko że w momencie, kiedy stałem się ojcem, o. To się znowu stałem się bardzo delikatny. A to jest całkowita zmiana perspektywy, to jest... No, normalne. I wiesz, teraz zawsze byłem taki wrażliwym chłopcem mimo wszystko, miałem takie dwie osobowości, tu wrażliwe, to taki brutal, nie? Ale teraz normalnie, wiesz, płaczę nawet na reklamach Domestosa, a... No ja mam to samo, no. A krzywda dziecka dla mnie jest po prostu... zajebałbym, nie? To jest, tak, to jest naturalne. Dobra, teraz tak. Ja mam, tu już widzę, przed nami. Gdzie ty jesteś? A tu, okej. Okay. Ciebie. Teraz było napisane, że czekamy for other players. Nie wiem, czy ktoś nas dołączy jeszcze? Nie, oni są... Pamiętaj, że my jesteśmy teamem, a reszta chce nas zajebać. Zaś kurwa kłamie. Aha, ja myślałem, że my tutaj poszło we dwóch, czy tam w trzech, polujemy na jakieś demony. Tak, ale inni kolesie też szukają tego gościa, tego, co my szukamy. I my ze sobą walczymy, tak? I w momencie, jak my go znajdujemy i ubijamy, generalnie ulewamy tam te wszystkie zbiaki. Aha. Jak my go ubijamy, to musimy go wygnać, jest banishing, nie wiem, miałeś to? Tak, tak, no. I w tym momencie wszyscy wiedzą, gdzie jestem, gdzie my jesteśmy. I właśnie to jest hardcore, bo wszyscy wiedzą, co to. No to jest. I jest dalej. Ej, rozczarowałeś mnie, bo spodziewałem się krzyku jak dziewczyna, a ty opanowałeś się. Ja po ludzku, po męsku, kurwa. Kurwa. Co to jest? Czekaj, jakiś... Kurwa. Ujebało mnie coś. Bo on wysłał. Czekaj, gdzie ty jesteś? Kurwa, pogryzły mnie te kurwa jebane pszczoły, co to jest. Mnie też. Ej, no ale czekaj, ja go zajebałem, dlaczego mnie atakują? Na dole, nie zajmowałeś. Gdzie jest? A ja tu pierdolę, ja tu chodzę. Tu były dwa. Pierdalać. Kurwa. Czekaj, musimy go zastrzelić, tylko czekaj, zaraz go, gdzie on jest? Ja tu włażę do środka. Dobra, czy ty jesteś tutaj? Okej, okay. Ubijaj się. Czekaj, bo... Jest też wskazówka. Chyba minęliśmy. Wiesz co, chwilę, ja sobie zobaczę tylko ustawienie dźwięku. Okej. Bo nie mam tego. Właśnie. Możemy. Mogę się przełączyć chwilę. Muszę ustawić sobie atmos, wiesz? Dobra, spoko, kurde. Co ja? Tak, tak, co ja wstrzyknąłem? Myślałem, że to jest ten. Myślałem, że to jest. Lekarstwo, a to nie było lekarstwo, więc nie wiem co. To są. Mamy... Dobra, ja przestępiłem sobie tylko kodek, wiesz, bo już mówiłem chyba o tym wcześniej. Zajebiste to jest autentycznie. Jak będziesz widział, że można kupić, jest promocja na ten kodeks na Windowsie z Atmosa, to kup se, bo jest kurwa dźwięk kosmiczny. Atmos, dobra, tu jest coś. No kodek seryjnie, on zmienia ten 3D sygnał na słuchawki. Tak? O. Tak, i działa to. Jakbyś mi potem mógł jakiegoś linka podesłać, to byłby prościej, bo jestem trochę upośledzony, jeśli chodzi o... Jest jakaś wskazówka. Trochę to jest to, że te wskazówki nie są oznaczone, tylko trzeba je szukać, nie? Jest, tak, tak. Na mapie. Dolary? Nie, no ale powinno być na niebiesko, nie? Tu coś świeci, tutaj jest. A, bo ty używasz tego swojego patrzenia, tak? Tak, 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 tego widzenia. Chyba na górze tutaj. A, okej. Okay. O, bez tego nie zajdziesz, nie? Ja nie wiedziałem, o co chodzi z tym, bo ten tutorial wcale mi nie podpowiedział właśnie, o co chodzi z tym patrzeniem, wiesz? Tak, to są te łańcuchy, nie przechodzimy tędy, żeby nie robić larma. No, dobra. Sorry. Jak tam się wchodzi? Drzwi chyba trzeba otworzyć tutaj ten. Wiesz? Ale gdzie? Do góry musimy wejść, bo ta wskazówka jest na górze chyba. Na pewno?
Okay. Ona mi wygląda to za drzwiami. Patrz, tu jest na niebiesko, tu się świeci. No dobra, to dawaj, otwieraj. Wezmę sobie widły. Jakiś chujarz wylazł. Ty, tu jest. Ciul, sorry. Tu. Dobra, tak. Czekaj, ja go nabiję na widły. Już. Dobra. Chodź tu, kurwa. Drugi. Jak miałem tutorial, jak miałem tutorial, to grałem, miałem taki młot ciężki, wiesz? O. Jest jakiś hajs? Czemu ja nie mogę wstać, a stoję? To jest młotkarka, można włączyć. Dobra, wchodzimy. Dobra, no. Teraz wskazówkę mamy za nami, z drugiej strony. O! Zapierdolę. No, ja się podświadomie się pocę jak świnia już. To jest straszne u mnie. Współczuję. Nie, ale nie, bo możemy ich mijać, nie? Znaczy jak chcesz, to możesz strzelać. Na sorry, już zacząłem, wiesz? Niechcący. No, 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 ja go tymi widłami, kurwa. Jak się nadziewa, kurwa, którym? Kurwa, te, ale powiem ci, przeładowywanie to jest straszne. O nie, leci na mnie. Kurwa, spierdalaj. Co się stało? Ciu. Daj go tu pod beczkę, strzelę w beczkę. Ja nie mogę strzelić. Nie wiem, co się stało. Miałem amunicję? Zajebał cię. O. Ja dam, oglądaj to już jeszcze, co tam robisz. Czekaj, próbuję go wysadzić. Co to kurwa jakiś... Ciu. Ej, zginąłem, beczka mi rozsadziła. You to by było na... You killed yourself. Zostaliśmy w pierdol. Tak dość brutalnie. To ty. To jakieś typy grają, no to co, jeszcze raz, wróć na menu, nie? No, no. No ale jak to, jak to zacząć? Nie, no dobrze zaczęliśmy, tylko nas zabiło. To nie tak. Wiem dlaczego... Ale jak teraz robisz respawn? Nie ma respawna, tu jest łupie koniec, to jest jak Battle Royale. O kurwa. No. No. Aha, to lipa. No, dlatego tu jest stresik, nie? Aha, ty, ale takie buty, dobra, nie kumałem tego. Teraz to musimy czekać, aż oni skończą, czy możemy wyjść? Okej, no, odblokuję rangę jakoś. Zabiję jakieś dwa gówna. Dobra, pomij. Ale co wziąłeś leave mission, opuść misję? No powrót, tak. Tak, potem nie ma tego. Zaproś. Czekaj, anuluj zaproszenie. Powinieneś dostać automatycznie, czy nie? Czekaj, bo dopiero wyszedłem z gry, bo nie wiedziałem, co chodzi. Wiesz, patrzyłem, jak oni grają i napisałem, wziąłem teraz, żeby opuścić misję, wiesz? Czekaj chwilę. Nie no, gierasz to się, zaczyna mi się... Pograłem 5 minut i mi się to podoba, nie? Tylko mówię ci... Dobrze, że tam jesteś ze mną, misiu. Kurwa, żebym wiedział, to jest Battle Royale, takie wiesz, że no, że się ginie. Ja nie lubię Battle Royale, bo kurwa, ja gram zawsze, wiesz, YOLO i do przodu, nie? Dokładnie, ja to tam, samo. Ja tam lubię, jak się coś dzieje. Leroy Jenkins. No, to chuj. Z czego jest Leroy Jenkins? Z Warcrafta. To jest chyba najsławniejszy kurwa gracz w Warcrafcie, właśnie, który wiele lat temu na jakimś rajdzie... Kurwa, jak go znam, no. Znam tą nazwę. Bo potem, to wiesz, potem było, on się strasznie jakby w popkulturze odbił, wiesz? No wiem, właśnie go gdzieś, czymś go widziałem na bank. I potem, właśnie nie wiem skąd jest, Leroy Jenkins! Aha, to on to zrobił, no i... Dobra, gramy dalej? Dobra, dawaj jeszcze raz, spróbujemy, no. Gotowy. No i teraz, wiesz, od tamtej pory, a szczególnie wśród graczy Warcraftowych i tak dalej, Leroy Jenkins jest właśnie synonimem takiego barana, który po prostu nie patrzy, jaki jest, wiesz, przeciwnik, tylko po prostu leci jak pojebany, taki cannon fodder. Ja tak grałem w Battlefielda zawsze z granatami przyczepnymi na czołg, kurwa, stary. Ale tak... ja to zawsze tak samo. Po prostu do przodu i chuj tam, wiesz, chodzi. No ja jestem ze szkoły Quake'owej, wiesz, także do mnie zawsze, kurwa, nienawidzę kampić, to ja to
właśnie w tych Battle Royale'ach ludzie się tam czają, w ogóle czekają na okazję, jakiś snajperkiem, jak mi to, kurwa. A ja tam, wiesz, do przodu rakietnica, rally z Pawarano. To jak ciebie tak stresuje właśnie horror, tak mnie stresują kampienie. Ja nie umiem w miejscu wytrzymać. Ja po prostu lecę i zginę to za chwilę, respawn i dalej po prostu. I lecę, nie? Nie, no ma się dziać, nie? Dlatego właśnie jak się w Battlefronta na przykład grało, bo tam się, kurwa, dzieje i jesteś w Gwiezdnych Wojnach. Dokładnie. No. Muzyka jest fajna, tylko myślałem, że to będzie bardziej przypominało Red Deada. Myślałem, że będziemy sobie jeździli na koniach i gdzieś tam się walili z zombiekami po jakichś kurwa, miasteczkach. Kurwa, ciemno. Kurwa, ładź. Dobra, gdzie jest wskazówka tam, za tym drzewem. Dobra. Pierwsza. Dobra. Co ja tu mam? Apteczka. Wskazówka jest za drzewem. Wskazówka jest za płotem tutaj. No. Za tym sianem. Czy te znaczki z lewej strony to jest poczwara, która tam jest? Zajebiście, mamy albo tego typa, co nosi, kurwa, plecak, albo pająka. Kurwa, no dobra. O, widzisz z lewej u góry? No. Ja pierdolę, tylko nie pają. Dobra, idziemy. Generalnie tu jest, nie angażujemy się jak nie musimy chyba, wiesz, po prostu. Aha, dobra, okej. Po prostu obejść. O, strzelają chłopaki gdzieś. Już to nie sprawia. Ale czy szukając wskazówek oni nas mogą zabić też? Tak. Dobra, na to jest. Jakaś baba. A spierdalaj. Tu coś będzie. Skaczki, uwaga. Jezus Maria, ty... To. Pierdolaj, mana Luizjana. Widziałeś sobie detektyw pierwszy, co? Czekaj, ty powiedz co? Bo mi właśnie żona weszła do pokoju i mnie puknęła w ramię, ale kurwa, podskoczyłem. Ja pierdolę. Ale teraz się zesrałem, wiesz? Kurwa. Ja pierdolę. Tak, jakby teraz jak krokodyle? Dwa. Co to jest? Takie kurwa pijawki. Ile musisz się uleczyć? Kurwa, jak mi serce staniało, ja pierdolę. Dobra, już wiemy, że się nie przechodzi przez wodę. A widzisz, a w tutorialu przełaziłem i nic mi się nie stało, wiesz co chodzi? No. Gdzie jest ta wskazówka? Okej, pokazuje mi, że jesteśmy blisko wskazówki pierwszej. Tutaj z lewej. Jak się zesrałem, ja pierdolę, że mi serce skacze. Po górze jest... To jest kurwa winda? Mhm. Weź. Czekaj. A kurwa, chodź tu. Nie mam jak. Jezus. Wypierdalaj. Kurwa. Muszę sobie windę opuścić. Czekaj, bo tutaj to jest. Jadę z tobą. Albo nie, czekaj. Jak tu będę jebał. Jeźdź do góry. I potem jest na górze, wiesz? Uważaj. Padł. Odbiłeś go? Tak, no. Objebałem cały. Wskazówkę do pająka, fajnie, kurwa. Fajnie, tukos. Sorry, kurwa. Kurwa. Spierdalaj. Dobra, tu jest... Tam jest coś dalej, w tamtą stronę. Daj mi się. Dobra, słuchaj. Tu jest jakaś drabina, idę tędy. No rzesz, tu. Orda. Gdzie jesteś? Dobra. Aha, dobra. Wlazłem po drabinie, chociaż. Fajnie. Zabawa, fan. Gdzie jest wskazówka? Teraz nie widzę kolejnej. Jest tam, za tą.
za tą szopą. Chciałem amunicji, wiesz, ładować na niego. Czekaj, ja może będę używał... Koleś się napierdalałem z prawej strony, coś. Tak, tu jakaś baba łazi. Kazetka jest na górze chyba. Ty, kolesie! Koleś mnie atakuje. Idę. Kurwa, ubi mnie. Nie wchodź do góry, nie wchodź do mnie. Dobra, skinę. Ujebali mnie też. Ty, ale o gościu miał 20 level. Oleksii White. Oleksii White, też. No ale fajnie, przynajmniej wiemy, wiesz co, jak to wygląda. Dobra, nie mam pojęcia. Dobra. Egzorcyzmowanie, czekaj. A już ktoś ubił drugiego, zobacz. Widzisz, tam z drugiej strony masz. Czekaj, Jest tak. Wygląda tego typa. Co, wychodzimy? A, kurde, no wyszedłem, wiesz, naciśnąłem. Tak, ja tam pasem tego zobaczę. Ale kurwa ten, ja się zasrałem. A, czyli dobrze, no, czyli możemy się strzelać z sobą, kurwa, a ja jeszcze nie przełączyłem się na spluwę, tylko waliłem z rewolwera, no. Ja, stary, nic nie widziałem, bo chłop się krył za czarnymi deskami, kurwa, widziałem nic. Ja ich widziałem, bo oni stali jak tyłem do księżyca, tylko że ja byłem w dole, a oni u góry, wiesz, więc mnie mieli wystawionego. Dobra, to wychodzę. Jeszcze raz. Co, jeszcze raz? Jeszcze jedną rundę gramy? Nie, tak po prawdzie to myślałem, że tam jeszcze działasz tam ten tutorial. Ja chciałem sobie jeszcze na chwilę, kurwa, to też źle brzmi, włączyć cywkę, nie? Bo znowu zacząłem, kurwa, cywilizację napierdalać i wiedziałem, że i wcześniej włączę, tym wcześniej wyłączę. A, spoko. Żeby się uda coś... i spać jak człowiek. Spoko, mówię, możemy walnąć jeszcze jedną rundę i... Nie, jedziemy. Ja spoko, stary, tak naprawdę, ja od ciebie bardziej zależy. Dobra, spoko, no. Gotowe. Ja też, czekaj, posłucham, czy mój syn kaszle, czekaj chwilę. Dobra. Kurde, mogłem prosić, żeby mi drinka zrobiła. A ty jakieś strategie grasz? Czy nie, te... powiem ci, że strategia to jest taka u mnie pięta achillesowa trochę, wiesz? Aha. RTS-y też nie? No RTS-y, no Warcraft, na przykład... Wiedziałem, że będzie Warcraft. I Starcraft, ale to tak, wiesz co, to tak też mi słabo idzie, nie? Nie. No, ja gram w RTS-y, to też mi słabo idzie, bo ja zazwyczaj chyba większość czasu to... Budowałem bazę, żeby ładnie wyglądała, liczyłem piksele, kurwa, nie? Żeby no ładnie dokonał. Jestem no. Taki, wiesz co, dla mnie gra jakby polega właśnie na tym, żeby mi szybko sprawić przyjemność, czyli zalogować się, jak wiesz, na przykład zrobić szybko jakiegoś jednego bounty, dwa bounty. Ale czekaj. A singla grasz, tak? Tak, no. Teraz dojechałem do jakiejś pierwszej wioski, ale wiesz, po prostu... Ale fajnie. No. Chyba tak. Nie, sorry, jesteśmy... Wyjechaliśmy z tej pierwszej jakiejś miejscowości zimowej i jesteśmy na górze rozbici. Teraz muszę iść... chyba idziemy polować albo łowić ryby z jakimś gościem, wiesz? Tak. I zobacz co potem jak dojeżdżasz do Valentine i widzisz to, jak oni... Bo tam na przykład zmienia się perspektywa. Jak grasz multi, to zapierdalasz po mapie. A jak grasz singla, to widzisz, jak oni na przykład prowadzą kamerę, jak to jest wszystko zrobione, jak to jest kurwa dopracowane. I tam jest więcej przykładowo NPC-ów, są różne historie. No to jest totalne mistrzostwo dla mnie, nie? Mhm. A jeśli jeszcze masz pro tip, jak ty masz teraz małe dzieciaki, to seryjnie spróbuj sobie kiedyś zagrać w cywkę, w cywilizację, bo ona jest turowa. I to jest coś takiego, że możesz mieć kompa włączonego. I jak tylko masz chwilę czasu, to cyk, dwa ruchy i wiesz, znikasz znowu, nie? Aha. I,
I to jest, ja z kolei to uwielbiam, bo ja uwielbiam historię świata, historię człowieka, zależności, jak, dlaczego coś się stało, wiesz, tam historia religii i tak dalej, cywilizacji, no to jest zajebiste, wciągnąłem to mojego syna, znaczy przez trochę niechcący, nie? Młody 9 lat i już napierdala, w ogóle wie, kto to jest Gilgamesz, jakiś Aleksander Wielki i takie rzeczy, nie? Nie, to te, te rzeczy też mnie interesują, nie powiem, że nie, wiesz, co chodzi? No. Nie, no chodzi o formę. Ja wiem, że te, kumam, że szybki, wiecie, jak to się mówi, skirmisz, o, skirmisz to jest to słowo. No. Wbijasz skirmisza, jedziesz i wbijasz dalej, nie? No, nie, nie będę ci kurwa zachęcał do cywilizacji, bo kurwa kiedyś poza tym żonę mnie zabije. To jest 700 godzin tam utopione. Ile? 700? Na szóstce ja zacząłem od czwórki. Wow, nieźle, nieźle. To jest szczęście, że zacząłem od czwórki. Bo... Dobra. Dobra, jasno, kurwa, zajebiście. Pająk, widziałeś? Jest tylko pająk, chłopie. Znowu, kurwa, dobra. Tam, lewo. A czemu dobra, się wyłączył? Czemu ten... Wyłączał się ten... Trzymaj go. A, się muszę go trzymać, dobra. Na nie, lewo jest. Nie, już na wprost też jest. Tylko gdzie tykuje się z respawnera, ale staram się. Muszę mieć prosto, możemy iść do lewo do lasa. Gdzie mam bliżej? Chyba... Jak myślisz, gdzie prosto? Wiesz co? Nie wiem. Mi się wydaje, że może ta piesza tutaj na tym... przed nami, na tej farmie będzie szybsza, wiesz? A, czyli prosto. Ale mogę się mylić. Polec. Czym jest ten koles w ogóle? Co to jest? Gdzie koles? Miałem strzykawkę, nie wiem, czym jest ta strzykawka. To jest chyba szybki health po prostu. Ale widzisz, miałem mało health'a i sobie wrzuciłem to i wcale to nie było to, wiesz? Dobra. Też mam custard. Dokładnie na wprost. Będę walił zombiaków kastetem, jak ten zaczmie, co z tego wyjdzie. Dobry boss. Duży jest dobry. Ja tu jakiś lujów. Tam jest jakiś ogniowy zombie. Pierdolę to. Dupsy. Dupsy. Dwa. Jestem jebnięty, walę go kurwa z kasetą. O, uwaga. Ubita. No, czekaj chwilę, stój na chwileczkę. Bo tylko sprawdzę, czy mi syn płacze, czy nie. Nie, okej, okay, nie, a czekaj, tylko coś sprawdzę. Tylko a, kumam, te paski, chyba się każdy indywidualnie ten responuje, jak masz te paski helpa na dole, nie? Możesz w długości. I załóżmy, jeżeli pierwszy pasek masz krótki i on ci cały spadnie do drugiego paska, to już tego pierwszego nie zregenerujesz. Czaisz? Okej. Okay. Ja mam. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Do ciebie. Kurwa, dupa konia, stary, tu leży. Do ciebie. Dobra. Na wprost koło tej flagi. Takie coś jak ten kawałek konia widziałem kiedyś na własne oczy. Taki kawałek konia leżącego z gminy. Dzięki. Widziałeś film 1917? Tak. Stary, tam właśnie to było. Ten motyw, jak oni przechodzili, ale to był miazga. Z lewej są. Typy są z lewej, uważaj. Chodź do przyczajca. Nie idę. Zresztą babkę. A na mapce nie widać, nie? Idę za nami. Czekaj. Kurwa, sprzedałem się chyba. Ja też się sprzedałem. Tu są, uważaj. W domu chyba. Od dołu może. Nad nami są. Co, rozwalamy ich? Tak.
Czekaj, właśnie, jak oni wyjdą. Pewnie nas nie słyszeli. Idę tą stronę tego. Schody. Idziesz ze mną? Do góry? Otwieram drzwi. Zamknęła drzwi. Patrz na okno. W środku. Jak to zrobisz? Może z dwóch stron? Może. Dobrze. Ty, odjebał mnie, kurwa. Gdzie jest koleś? Odjebał mi prosto w głowę zostałem, wiesz? Wychylił się, był w szczelinie, jak chciałem się wychylić też i mnie po prostu zobaczył. A ty jeszcze grasz, dobra. Uważaj. Kurwa. A to było dobre. Stajesz. Wow! Ty, dzięki. Uważaj, tam jest typ. Nie, obydwu zajebaliśmy, czy nie? Nie, tak. Jednego. A jeden mnie ostrzelił. Ja zajebałem drugiego. Ha, 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 ty kurwa. Łap, tutaj możesz go zlutować, tutaj go masz. Czy może tamtego też? Dobra, każdy osobny, zajebiście. Ale czad. Wlazłem pod dom i go odjebałem przez te drewno. Można było? O, tak. Patrz tutaj na dół. No. I tu jak sobie zobaczysz, wejdź sobie tutaj. Aha. A kurwa, to są dobre emocje, to mi się gdzie, podoba. Gdzie go, tu go odjebałeś, tutaj jest. Tu, nie, tutaj nie. Popatrz w prawo. Tam, jak masz te schody, przez tą dziurę. A tu, tak? Z tego shotguna. Dobra. Czyli teraz co, już nikt nie ma i teraz po prostu sami. Nikt nie ma i teraz bierzemy zagadkę, tak. Ale motyw ty, to, wiesz co, powiedz tak, to tu miałem stresa. Jeśli chodzi o to. Dobra, pierwsza wskazówka, naciśnij tap. Jesteśmy. Dobra, tam musimy iść gdzieś. Czekaj. Jest tam. Idziemy? No czekaj, wiesz co, bo mam... chciałem się zregenerować, zacząć... A, konia dobiłem z tym, z młotem, wiesz, dobiłem konia. Jezu, dobra, chodź. Idziemy tam. Czekaj, to ty biegniesz, tak? Bo ja już mam paranoję, kurwa. Tak, jest ja większy. Ale kurwa, to była akcja, ty. Czekaj, jak schodził po schodach, odjebałem go, ty wyszedłeś, odjebał cię koleś w głowę. Ja odjebałem pierwszy, nie odjebaliśmy tego, on był na schodach, my go odjebaliśmy, nie? Odjebaliśmy go we dwóch, no. I potem właśnie tamten się wychylił potem i drugi, mi odjebał. Tak, a ja wlazłem pod schody i go wyjebałem z pod schodów. No dobrze. Czekaj, tu nie, tu jest jakaś ta... Da się to... Może tędy. Sprawy są. Ktoś strzelał. Sprawy są. Kurwa, psy jakieś jebane. No ale myślałem, że będzie innych graczy. Są inni gracze, jeszcze. Jest tylko dwa dni, więcej jest. Kurwa. Są jakieś czerwone gwoździe, co to jest? Nie. Ach, nie będziemy. Kurwa, ej, ja myślałem, że po prostu odjebaliśmy typów i koniec, już teraz zagadka. Nie, ziom. Są tam, gdzieś tam, z tamtej strony. Musimy uważać. Chyba zamknięte wszystko jest. Dobra, na wprost i tak to jest. Kogoś uważaj, bo ktoś stanie pewnie. Co tu jest? O nie, co jest? Skąd to jest? Nie wiem. O, zajebali mnie. Kurwa, ten jakiś demon mnie... Hive. Ona była chyba u góry, wiesz? Kurwa. Czekaj. Czy spierdolisz, kurwa, psy. Ej, ciężkie to jest, kurwa.
ciężkie. Jest na górze, widzę. No widzisz, i ona mnie odjebała tymi kurwa. Może się leczyć, nie jesteś otruty, zajebiście. Tak, jest stresujące. Mówiłem ci, kurwa. Okay. Ale wiesz co, przede wszystkim mnie stresuje najbardziej to, że są inni gracze na planie. I że możemy sprzedać się ze swoją obecnością i że mogą nas zajebać. Ja jestem zatruty, mam... Widzę właśnie, pół centymetra paska goniły jakieś chujstwa mnie. Oglądam siebie właśnie, robię... Okay. Podglądam twoją grę. Kurwa. Dobra, ale powiem ci, że ciekawe to jest. A jeszcze tam ktoś jest. I ona jest. Fajnie, przychodzę. Powiem ci, że ciekawa jest, naprawdę fajnie zrobiona. O, to jest jedyna taka gra, nie? Dobra, widzę, ona jest tam, łazi po górze. Pierdolamy. Ty już nie żyjesz, kurwa. No mówię ci, że mnie zajebała. Aha. Poczekaj, to co? Wyjdź czy grać? Możesz grać, ja oglądam twój gameplay, zobaczymy jak ci pójdzie. Sracz, dobra. Fajnie, kurwa, jestem sam, ale dobrze, że jesteś ze mną. Ej, będę cię wspierał duchem. Dzięki, ziom. Duchem, włażę do jakiegoś gówna, kurwa, przez jakieś drzwi, coś tam będzie. Więc dalej. Co to jest? Kurwa, więzienie dla chujów. O nie, nie, nie. Jezu, krzesło elektryczne, kurwa, to jest sąd. Ale to jest chyba wskazówka za tą kotarą, mi się wydaje, wiesz? Gdzie? Jest. Aha, muszę sobie poradzić. Jeszcze idź do góry do mamy. Młody mi jeszcze wylazł w momencie, kiedy wlastałem. No, ja... zombie z nasakiem. Ja tu mam jednego młodego na kamerze na podglądzie, to śpi. A drugiego muszę co chwilę ściągać słuchawki i słuchać nie kaszę, żeby dać mu ten, no... Ja ale... Ten, no, taki inhalator, o. Aha. Kurwa, to jest jakieś więzienie, fajnie. O, wskazówka na dole. A, okej. Okay. Kurwa, widzę swoje zwłoki. Cicho, kurwa, nie tłucz się. No, tym właśnie młotem. On jest fajny, bo jeden ciosem zabija zombiaka, ale tylko, że jest wolne machanie. Tam idziemy. No dobra, to idziemy. Co to tam coś wyje, Jezu. A czyli te supermoce to coś daje tylko właśnie podgląd, gdzie jest wskazówka. Ja myślałem, że możesz mieć jakiś upgrade i na przykład, nie wiem, mieć jakiś czar. Nie. Taką interakcję. Bo to jest moja interakcja. Aha, to już mam, Jezu. Dobra. Tu jest kolejna wskazówka. O kurwa, nieźle. No niestety będziesz musiał z pająkiem walczyć sam, kurwa. Kurwa, wiedziałem, że tak skończy. Zajebiście. Dobra, ja stąd zdupiam. Gdzie jest ten jebany pająk? Gdzie to jest? Tam. O nie, to jest suko, chodź tu. Z tyłu. Twardy? Rozpiedaj. Musisz stanąć z boku i szybko, aha. Kurwa no. Kurwa wypierdalać. Gdzie jest ta wskazówka? Jakiś... gdzie to jest? Na mapę spojrzyj. Dobra, widzę tam. Tu piastro po prostu. Ale to już taki nie jest taki western, tylko takie trochę późniejsze. Nie, no to jest Louisiana. Kurwa, jak jest ciężkie. Nie można zdrowia Nie można. Tak mi się młody kręci. Przestań, dziwne wszyscy. Dobra. Fajnie, idę do pająka, ziomek. Dzięki, dobrze, że jesteś tam. No jestem, oglądam, kurwa. Nie wiem, jakbym ci tu pomógł. Kurwa, mam jeden kawałek tego życia. Zobaczy się tym? Ja bym ją zestrzelił, tą co mnie zabiła, tylko że właśnie słyszałem, że są ci inni gracze.
wiesz, i wbiło mi się do bani to, co mówiłeś, żeby po prostu nie strzelać, jak nie potrzebujemy. A nie zauważyłem, że to była ta, co wysyła te robaki, kurde. Kurwa, tam jest pająk w środku, ja tam nie wejdę, pierdol się, tylko ja tam nie wchodzę. Idź, a ja posłucham, jak krzyczysz. Nie idę tam, kurwa, nie pójdę tam. Szkoda, że nie mogę przejąć twojego bohatera teraz, wiesz co chodzi? Kurwa, chodzi, że jest tam robił. Kurwa, czy są te jebane pijaki. Słuchaj, zrób tak. Wbiegnij, ściągnij słuchawki, zamknij oczy i wal na ślepo. Kurwa, chodził tam. Widziałeś? Przeszedł z góry na dół. Aha. Słyszę go. Pamiętaj, że to jest tylko gra? To nie jest tylko gra, kurwa. Ja siedzę w ciemku, kurwa, w słuchawkach i idę tam, ten spają. Właśnie, kurwa. Mów do mnie. Pamiętaj, że to jest tylko wygenerowane komputerowo. Tak, tego, nie istnieje, prawda? Algorytm. Nie istnieje. Tam jest. Nie uciekaj za daleko, żebyś go nie zgubił. Pająk to raczej będzie na górze, ale znaczy będzie pewnie po suficie biegał tylko. Ale cię. O ja pierdolę, o kurwa. Muszę załadować. Hajd. To jeszcze nie był pająk? Bez sensu. A nie, to moje. To był pająk. Nie wiem, pokazało, że wróciło mi do tego, do mojego killa. A ty żyjesz jeszcze? Nie żyję. Jakiś typ jest. Aha, no tak, są typy, no. To gra jest pojebana, jak to ma ubić takie coś? Kurwa, to wiesz, ciężko się przebić do typa, do potwora, bo to jeszcze trzeba to przeżyć, nie? Co, oglądamy ich, czy wychodzimy stąd? Czy oglądamy? Czekaj, F8, next player. No tu goście. Ej, cześć, jeden campi, centralnie chamsko w oknie campi. Tak, no widzę. Cały tak się w to gra, kurwa, też. Ale ich jest trzech. Właśnie nie, teraz podglądam gościa, jakoś Leo Bizar i ma snajperkę. Ja wiem, też widzę. Ale kogo oni biją? Ty, oni chyba sobie... Oni chyba czekają, aż tamci go... Ale to ile tu jest grup na mapie? Nie wiem. Trzy, cztery? A to na co oni czekają teraz? Ziomki. Może oni słyszeli nasze strzały i... Oni są, patrz. Pająka mają. A, widzę. No oni byli tutaj, czyli tak by tu stał pierdol. Zostałem zjedzony, kurna, jakiś goście czekają, aż ktoś to za nich zrobi. Oni chyba słyszeli właśnie. Tak, oni kampią, oni słyszeli nas. Myśleli, że ubijemy pająka i oni po prostu przejmą questa na końcu. Czyli co, w momencie, kiedy my byśmy zabili pająka i go odsyłali, oni by nam mogli to przejąć. To oni widzą na mapie dokładnie, że jest, że gdzie jest już. Wszyscy widzą. I wtedy niezależnie od wskazówek. Aha, czyli jeśli wtedy raz odstrzelili, to wygrywają tą grę, tak? Tak. Znaczy, jeżeli go odstrzelą i wygnają, nie? Aha. Dobra, to wychodzimy. Dobra. Dobra, zróbmy jeszcze raz. Dobra. I już, kurwa, wyłączmy to. Okej. Okay. Tak wiedziałem, że ty się tak skończysz, żeby dać... Sam to pająk. Kurwa, takie buty. Ja to myślałem, że wiesz, ja myślałem, że no, są takie. Ja mi się gra właśnie. To jest na dźwięk się gra. Na ten. Na dźwięki, na spokojnie i tu trzeba mieć, wiesz, nerwy za stali, nie? Jak ty mówisz, że nie lubisz kampić i lubisz napierdalać, no to ja jestem taki sam. Mam kurwa tego. Sorry, mam strzelbę ze stłumikiem, odblokuj. Czekaj, też coś dostałem, no. Romero Hand Cannon dostałem. Modyfikuj, dobra. Tools, gdzie to jest weapons? Romero Hand Cannon. Może siekierę sobie wezmę po prostu. Nie no, miałem tego. To co on mi tu...
ej. Ja może po śmierci trzeba kupić na nowo, kurwa, broń. Nie wiem, czy... Nie, chyba nie, nie. Equip. Dobra. Wchodzisz na swojego Huntera, robisz, wiesz, edycja Huntera, naciskasz na daną broń, którą chcesz zedytować i masz dostępny, który chcesz i wybierasz i bierzesz equip. Znaczy, nie wiem, jak to będzie po prostu. Modify? No. To poczekaj. I bierzesz equip. Dobra, ja mam to... Czekaj, mam tą broń. Specjalny to gdzieś znak pośrednie, to spójrz. No dobra, mam załóżmy twoją broń. W którym miejscu masz to edytowanie? Patrz, czekaj, jeszcze raz. Mam myśliwego, nie? Stoję przed mam myśliwego z przodu. A ja jestem na ekranie, gdzie się wybiera broń, nie? Aha, bo ja jestem gdzie mam już myśliwego, nie? No i mam chłopa. Okej, okay, no naciskasz na broń i scrollujesz w dół, którą chcesz, nie? No. Zaznaczasz broń i potem masz chyba ekwipuj. No, a to ekwipuj, ale to mi chodzi o to, czy myślę, że modyfikować można. Aha, a to nie wiem, nie widzę, czy... Nie, no ja mam jedną, to mam tą strzelbę krótką, a jeden to mam ten... Nie. Rewolwer. Chyba equipment chyba jest... masz upgrades i chyba w upgrades masz... A nie, to nie. Equipment... Chyba, że... Sklep. Ty, ale w sklepie masz jeszcze... Obok recruitment masz ten, masz shop i sobie możesz kupić inną broń. O, to może zamiast tą sobie kupię. A, w sklepie jest, no. No pewnie, to pewnie, kurwa, to trzeba mieć jakieś levele. Może jakoś zwykłą można. I nawet... jeżeli można kupić trzy razy tą samą broń, to według mnie jest na średnią broń. Kurwa, ja nie mogę jej używać. A co kupić trzy razy tą samą broń, ty? Bo chyba po śmierci tracisz, musisz kupić na nowo. Tutaj jest kurwa ten szabla kawalerii. Nawet. Czekaj, miejsce na długą broń? Ale nie mogę jej kupić. Kusza jest. Kurwa, ty. Crossbow. To ten chyba. Chyba ten Hunter nie ma miejsca na. Ja mam dwie średnie bronie, chyba. Jest nawet, kurwa, handbow, crossbow, jakiś tam crossbow explosive bolt, czyli wiesz, wybuchający ten do... Dobra, kumam, możesz mieć dwie średnie bronie, masz tam kropki takie z lewej, jedna, dwa i trzy. I możesz mieć jedną długą i jedną krótką, albo dwie średnie, jakoś tak. Dobra, widzę. Dobra, wezmę sobie teraz Springfield i wezmę sobie teraz... Obecnie nie możesz wyposażyć drugi pistolet. Dopasowane pary wymagają średniego miejsca na broń. Paterze, patermistrz. Ja bym chciał coś, kurwa, na truciznę przydałoby się. Może w sensie lepiej będzie. Firebomb. First aid kit. Dobra. Kupujesz coś, czy lecimy dalej? Gram jeszcze raz? Wiesz co, zagramy jeszcze raz. Ja sobie zmieniłem ten. Dobra. To co? Ready? Ready, no. Dobra, mam bronię. Wszystkie bronie mam z tłumikiem. Co ty masz? Aha, tłumik to masz. Myślałem, że masz jakąś kurde szablę na tym. Nie wiem, czy się kiedyś pytałem. Byłeś w wojsku? Nie. Ja właśnie w wojsku miałem okazję strzelać z kałasznikowa z tłumikiem. To jest kurde. Jak... No. Wiesz, tłumik wycisza broń, ale nie do końca, czyli na przykład jak strzelasz z kałasznikowa, to dźwięk, jak w lesie strzelaliśmy, nie, to dźwięk jest taki, jakbyś łamał gałąź. Czyli jest takie wiesz, słychać coś, nie jest takie ciche jak na filmach, że nie, słychać, wiesz, przeładowanie zamka i takie jakbyś, jest taki hałas, jakbyś łamał po prostu o kolano gałąź, nie? A na przykład jest bardziej stabilne wtedy, czy szarpie bardziej, jak masz taki tłumik? Nie pamiętam. To musi być długie na kałachu taki tłumik, nie? Jest długie w chuj, no. Nazywa się PBS, Pribor Bezstrumnego Strzelania, nie? Ale chodzi o to, że musisz uważać, bo jeśli na przykład byś walił wielkie, duże serie, to w tłumiku się zbiera bardzo dużo dymu. I po prostu z tłumiku nagle leci... Dym tak jakbyś palił na raz, kurwa, nie wiem, 15 papierosów, wiesz co chodzi? I to jakbyś, wiesz, jakbyś tam gdzieś się ukrył przed kimś, to cię zdradzi, bo sobie w chuj dymu szło z tego miejsca, gdzie strzelałeś, nie? A, no czaję.
Kurwa, czekaj, tu są jeszcze jakieś... Ja tu wlazłem jeszcze na jakieś zdolności. Jak sobie też modyfikuj Modify Hunter, coś takiego masz? No. No to na dole masz jeszcze skillsy, taką serię całą. Tak, widziałem, że jakieś karty się odblokowuje jak w redzie. Czyli coś podobnego jest. O, ale mam księżyc za oknem. Pełnia księżyca jest, świeci prosto w okno. Ale klimat, kurwa. No to wszystko się zgadza, tylko tak. Kurwa, nie umrzyj. Postaram się. A ty grasz na padzie czy na klawiaturze? Ja na klawiaturze, FPS-y tylko. Ja też na klawiaturze. Ja się nie nauczę grać na padzie FPS-ów, nie ma chuja, powie ci. Za długo. Dlatego miałem konsolę 10 lat, nie miałem peceta. Coś tam sobie poszczelałem, no powiedzmy taki Battlefront, co można sobie na padzie grać, bo to jest takie casualowe, nie? Mhm. Ale kurwa, minąłem te wszystkie FPS-y, no bo... Nie, to do mnie to jest Mortenga. Ale daj mi myszkę i klawirę, to chłopcze. Dokładnie. Dlatego bałem się, że właśnie, że w Reda mówi, kurwa, celowanie padem, ale w Redzie jest... Nie no, Redzik jest... Czy to celowanie tam jest dalekie od doskonałego, no. Tak naprawdę. No. Ale ten auto-aim jest bardzo przyjemny. Pomale, no. Ale mam spluw, jakiś celownik mam specjalny? Aha, nie, bo celownik jest postawiony do tego, do... Kurek chyba z boku, taki duży, czekaj, co? Tak, no, ty... Mam chyba ten sam, tylko ty masz tu... Nie, ty masz to z boku ładowaną od dziadka. No. Tak, z tą dziurą. I tłumik, kurwa, wiesz... Puszkę masz, chłopie, taką. Nie, no, bo muszka musi wystawać na tłumik, wiesz, bo tłumik zasłania muszkę. Tak samo jest w kałaszu, tak samo się wystawia. Dobra, idziemy na wprost. Stupcajcie. Ja się leci. Czy się da przeskoczyć? Leci, uważaj. Uważaj. A tylko ja już. Zostanie. Kurwa mać. Ja chciałem go trafić raczej. Klasej. Ale cicho, słyszałeś? Jak cichutko? Nie słyszałem właśnie, no bo cicho. Pięknie, ej. Kurwa, zjerałem sobie dwa paski życia, już super. Powiem ci, że to może ja pójdę pieszy, co? Powiem ci, że podoba mi się, a szczególnie graficznie. Pieszka wskazówka jest gdzieś tu przed nami. A, to czekaj, teraz mam... Patrzę na pasek, wiesz, i mam oparzenie i się wolnie regeneruje health. Dobra, kumam. Nie no, graficznie i on to też bardzo też dobrze zaktualizowane. Ja tu mam wszystko na ultra, na... 1440p i mam 75 FPS-ów, nie? No ja nie sprawdzałem ile ja mam, ale mam na high, też mam na high wszystko. To jest Crytek, to są goście od Crysisa, stary, kurwa. Jed dalej. To są... goście od Crysisa i Far Crya, no to oni ten engine zrobili. Aaa, właśnie, kurwa. To oni wiedzą co jak... Dobra, czekaj, to chyba musimy iść do góry, bo tam nie ma wejścia. A propos Far Crya, to czekam tego nowego. Z lewej strony typy są. I wiesz co, ja Far Crya to tak naprawdę przeszedłem tylko jedynkę, ja potem sobie sprawdzałem jakiś ten, nie chciałem się. Ja chyba całego przeszedłem trójkę. Uwaga, to jest szkło. Taki pierwszy gdzieś skinowało zwierzęta i tak dalej. A dwójka chyba była, bo to było... Albo trójka. Z tym wylaskiem? Trójka była na tak, to trójka. Trójkę przeszedłem całą, ale czwórka, piątka to już taka reszta, taka wiesz, taka to samo, nie? Chociaż kupiłem tą, to była piątka z tymi rednekami. Szóstka chyba szóstka. Nie, piątka, a szóstka teraz wyjdzie. Nie, mi się wydawało, że już była czekaj, chyba. Czekaj chwilę. Stój na chwileczkę, muszę dać synowi ten... Dobra. Czekaj. Dobra, jestem. W lewej mamy ziomków, tłuką cię. Spróbuj z tego tłumika, bo tam jest koło wskazówki. Przed nami wskazówka, jest koleżka, chodzi tam. Spróbuj go ściągnąć. Przed nami nie chcę triggerować, bo to są te baby, co... Gdzie? Nie widzę. Gdzie jest? Tam w tej szopce, przy szopce. Daj sobie ten. A, tak. Daj sobie E. Tam jest ziomeczek. No. Nie wiem, czy strzelać, czy nie, żeby tu się coś nie zleciało, wiesz? Nie. Czekaj, jeszcze chwilę. Jeszcze raz.
Jebany. Dobra, schodzimy, tu gdzieś była drabina. Z lewej. Tu? Aha. Można boję chyba? Dobra. Tap. Ty mamy z drugiej strony. Ktoś musi iść, skoro uruchomili psy. Z lewej strony. Może idą do nas, chodź tu może. Powolaj. Kurwa. Można w straczu schować, jakby ktoś chciał, popatrz. Dobra, tam mamy wskazówkę. Nie wiem, czy psy na nas nie szczekały, wiesz? Okej. Okay. Tylko tu zombie jakieś się nie ruszają. Są wskazówki. Tam na wprost jest, w tej szopce. Ja bym obszedł to... Nie, tędy chodź. Tam uważam znowu te z tymi z pszczołami, czy ty chuj wie co to jest. To jest pewnie, można nadepnąć na ten. Kurwa. No, można nadepnąć. Ja rzeczywiście trzeba uważać na każdy kurwa dźwięk. No. Z prawej. Z prawej coś grzeje. Mamy wskazówkę, ziomek. Tam, na wprost. Kurwa, teraz ja. Chodź, zapierdalamy do wskazówki. Tu jest w tym budynku wskazówka. Ale tam już napierdala, ty. Tak. Dobra, ale my tu mamy zombiaki, także... Ej, kurwa, my nie mamy tu już bossa? Ale jakiś dziwny dźwięk mam. Może być boss. Może być boss, no. Ale gruba ze z lewej. Wiesz? Pomału. Ile idzie? Ktoś leje się z pająkiem. Weź go ściągnij tego palącego się w łeb. Gdzie jest? Aha. Przed tobą. Kurwa, sorry, spanikowałem też, czyli spoko. Dobra, idzie gruby. Kurwa, muszę przeładować. Ciul! Ej, koleżka tam jest, uważaj. A, zabił mnie, kurwa. Gdzie oni byli, kurwa? Czaili się, kurwa, znaczy zacząłem spektakl. Opuścić widok z oczu zabójcy. Gdzieś ziomek, kurwa? Better Reach 71, gdzie on jest? Właśnie, ty, oni mieli już tego, wskazówkę pająka na 3, wiesz? Właśnie nas lutują. Ale kurwa, gnoje. Ale to jakaś inna, nie, no co za trójka, lutują nas. Lorenzo, rank 7. Tak jest znowu. Trzeba Bartka, kurwa, do pomocy. Ej. Dobra, wow. Tu by się przydał Krzychu. Patrz, tu już był pająk w środku, zobacz. Widziałem właśnie, no. To jest inna ekipa. Jeszcze inna tu idzie. A nie to, nie. Jeszcze z jedną, to możemy... Ty, tu jest gościu, ma rank 69 Prestige 1. To są dwie ekipy się ścigają i jedna, tak? jedna ma bossa pająka, a drugi mają wskazówki do tego drugiego bossa. Czekaj, ja sobie poglądam tych, co... Można też pooglądać, jak oni grają, nie? Zawsze się coś nauczyć. Możemy, no, pewnie. Ja poglądam tych, co się leją z pająkiem. Ja oglądam tych, co się leją właśnie z kimś innym. Ale czy oni jeszcze do niego idą na razie? Przełączam się. Też zajebali jakiegoś dnia. Ziomek ma Sensitivity 400 chyba, kurwa, na tym rzce. Jak on w ogóle może grać? Ja pierdolę, ale jaki szybki ty.
Kogo oglądasz? Pająka. Bo tam ciszę kombinują, wiesz? Russell Trick. Ale te mapy są zajebiste. No. Dobra, dobra, klimat. Ten mój chłon ginie. Ty nie, no kumaty, ogarnięty jest. A czekaj, ja tu mam druga załoga leja tego ducha, czy coś tam, właśnie patrzę na nich. No Russell Trick. No. Tylko jeszcze go nie znaleźli, nie? Nie znaleźli go jeszcze. Nie, no, czyli drugi. A nie, to są trzy teamy. Trzy teamy są. Jeden team leje pająka, drugi teraz tego druga. Ja patrzę, o właśnie, zabili tego, zabójcę, czy tam killer. No, czyli były cztery teamy. My i tamte trzy teamy. Jedni. Dobra, oni go uwalili i teraz będą się przygotowywać do banishing chyba. Tak, tak, tak zrytmują, no. A na te ziomki już na przykład ci mając. Pająka. No? Ci jest nie... tych pań. No. Aha. Czyli jest banishing pająka i jest banishing ducha, wiesz? A to już załoga wie, gdzie patrzeć, jakby ktoś wszedł. No. W lesie. Na przykład mają snajperki w oknie i tak dalej, nie? Mhm. I my. Że już powiem ci, z trzecim to by było ciekawe. Tak, no. To już by... Ale mówię, gościu, kurwa, Russell Trick ma 69 level jebany. Snajperem ma po chuj tu wali. Wiesz, tam w Redeadzie są typy, co mają 700 na 30, to już... Widziałem, ja pierdolę ty. Pierdolę, to już, kurwa, naprawdę... Nie masz nic roboty w życiu. No, widziałeś tego gościa, tego PvP... Only PvP cut? Widziałeś tego, co pożyczyłem wam filmik jego chyba? Chyba nie. Odnośnie Red Deada, to taki Rosjanie z jakimś łamanym angielskim, ale fajnie go słuchać. Kumaty gościu, fajne rzeczy mówi. W każdym razie on, jak pokazuje, to ma 530 chyba golda, tak. A dolarów ma 55 tysięcy coś. I ja myślę, jak on to kurwa zrobił? No, napierdala stary, to nie, to już... Ale mówię ci, zostaw sobie na razie tego. Tak, jestem tak, spokojnie, pykaj sobie fabułkę i Arthur Morgan, kurwa, stary, chyba sobie zrobię z nim dziarę normalnie na plecach. Tak? No, to jest najlepiej napisana postać w gram od 89, nie? Najlepiej napisana postać w historii gier, co widziałem. Kurwa, ziomeczki sobie nalajcie. My się tutaj pojedynkują, ty. Ale gość ma obcykane tutaj, kurwa. No, to wiesz, po murze biegają. No, widzę właśnie. To mnie? Nie. Nie no, ale tak jak mówisz, właśnie bardzo dużo memów z Arthurem Morganem, jakieś cytatów z nim widziałem, więc mówię, że... No, nie, nawet nie sprawdzaj niczego, nie czytaj niczego o tej grze, żebyś niczego sobie nie zespoilował. Bo... Wiesz co? No? Mów. Ja tylko chciałem po prostu poczekać do kupna playki piątki, żeby móc nagrywać filmiki na YouTube'a w 1080, wiesz co chodzi? Mhm. Wiesz co, ja cię czaję, że ty tam sobie zawsze nagrywasz, ale może sobie to projektować jako coś jakby po prostu chłoń to, o. Mhm. Nie przejmuj się tam nagrywania albo robieniem czegoś, tylko sobie to na spokojnie. Czemu ich kurwa nic nie atakuje tych typów? I to jest Rockstar właśnie, ta firma, co ja myślałem właśnie przed Cyberpunkiem, coś się kupię, nahypowałem się na tego Cyberpunka, nie wiadomo co, bo Wiedźmin był kurwa wspaniały i tak dalej. No i mówiłem, że jak chłopaki dobiją do tego poziomu, jak ten Cyberpunk wyjdzie, to będzie ta sama półka co kurwa Rockstar, ta sama półka co Naughty Dog, nie? I kurwa wyszła Polska, kurwa. Wiesz co, ale gadaliśmy z chłopakami, to jest całkiem możliwe, że... Bo nie wierzę w to, że sobie tak chamsko dali strzelić w kolano chłopaki z CD Red, wiesz, mi się wydaje, że po prostu... Zarząd i po prostu, wiesz, inwestorzy tak. Właśnie ich pocisnęli, tak. Podejrzewam, że oni mogliby na spokojnie jeszcze raz odwołać tą grę i poczekać, nie? Ja byłem, kurwa, to też wspominałem, że ja byłem zawiedziony, bo ja myślałem, że oni ją kucują. Przez ten ostatni rok, żeby miała taki poziom jak ten, nie? Mhm.
jak Red Deadzik, no a okazało się, że oni w ogóle chcą, żeby to kurwa działało, bo z tego co wiem, w 2017 zaorali cały development, jak nie w 18 i od zera robili wszystko. Ja pierdolę. To jest kurwa rzeźnianie. Come on, no, tego nie wiedziałem. A ja robię firmie, co robi soft i wiem, jak to wygląda na co dzień, kupię to, nie wyobrażam sobie przy grze, gdzie jest tyle zależności i jedna z drugim, to jest coś musi być pięknego być. A, czyli co, pracujesz przy produkowaniu softu jakiegoś? No my mamy oprogramowanie do, jak robisz strony internetowe, dla deweloperów. Tak to my mamy takie narzędzie, co tam automatyzuje ci wszystko, czyli możesz zrobić, no tam zmianę jakąś w kodzie robisz, no a to nasze narzędzie ci strony buduje, wrzuca na serwer, odpala jakieś testy i coś tam, czy masz wszystko takie, nie? Koło. No, a ja tam robię, ja tam jestem copywriterem. Aha, no, rozumiem. Ja. Ty, czemu oni się grają, jak oni już robili bounty? Nie, coś tam. Uciekłeś z trofeum, no udało im się. Aha. Dobra, ziom, ja muszę kończyć na dziś. Dobra, spoko. A tak jak mówiłem, czekaj, coś jeszcze chciałem. Aha, bo chciałem o tym Rockstar powiedzieć. No. Że oni odjebali taką rzecz, że. No nie mogę ci powiedzieć, jest po prostu taki. Są dwa takie twisty, że ja. Że ja nie wierzyłem, że kurwa. Ja nie wierzyłem w ogóle, że to się dzieje, że ja robię takie rzeczy i tam się ten. Ale nie mogę ci powiedzieć więcej. A, dobra, spoko, okej, okay, to ogólnie. Jeszcze nie muszę ci tego reklamować, bo ja wiesz, ma fazę, że jak coś mi się podoba, to zawsze kurwa cieszę się, jak komuś innemu coś sprzedam, nie? No. A co mówili, że hunt gruba jazda, kurwa. Mhm. Gra dla pojebu. Będziemy grali, spoko. Dobra. Będziemy, no. W takim razie kończymy już, tak? Ja sobie jakiegoś drinka leczę zmontować i też wolę w kibę. Także jesteśmy in touch. Dzięki za grę. Dobra, i też. Jeszcze musimy na morze skoczyć, nie? Jak tam będziesz miał na Sea of Thieves, to wtedy zobaczysz stary kosmiczny jaja. No to wtedy, w takim razie może za tydzień zrobimy w piątek, bo coś. Dobra. Na razie. Trzymaj się, dzięki. Trzymaj się, hej.